Nie trzeba się tego bać, bo to jest bardzo ważne badanie w ogóle dla Krakowian, ale także dla tych, którzy mieszkają w okolicach, czy sąsiadują z gminą krakowską, dlatego że badania są nie tylko w Krakowie, ale też w 36 tych gminach, które właśnie z Krakowem sąsiadują. To jest, gdybyśmy tak chcieli sprowadzić i powiedzieć prosto, to są pewnego rodzaju preferencje, w jaki sposób mieszkańcy Krakowa i tych gmin poruszają się, jakimi środkami transportu, jak długo im zajmuje taka podróż. Kiedy ankieter przyjdzie do domu, pyta oczywiście domowników o to, czym jeżdżą, ile mają samochodów, czy mają rowery, czy mają hulajnogi i jak długo zajmuje im podróż na przykład do pracy, odwożenie dziecka do żłobka, do szkoły, ale ankieterzy pytają także no, takich, powiedziałbym, bardzo młodych ludzi, dlatego że powyżej 6 roku życia. Jedno z pytań dotyczy także tego, jak wyglądał wasz dzień wczoraj, czym jeździliście, gdzie się przesiadaliście, jeżeli to dotyczyło na przykład tramwaju czy też autobusu i tym podobne rzeczy. Czy wszystkie krakowskie rodziny biorą udział w tym badaniu? To jest oczywiście dobrowolne, bo to jest ważne. Natomiast to komputer wylosował 10 tysięcy gospodarstw domowych. Tak szacujemy, że to będzie około 25 tysięcy ludzi. W jaki sposób rodziny się o tym dowiedzą? Czy będzie się ankieter z nimi umawiał, czy należy się spodziewać pukania do drzwi? Należy się spodziewać pukania właśnie do drzwi. Założenie jest takie, że ankieterzy będą chodzili, czyli to jest środa, czwartek i piątek, będą przychodzili po godzinie 17, w sobotę po godzinie 10. Czy można takiego ankietera nie wpuścić do domu? Bo ludzie się dzisiaj boją wpuszczania obcych. To oczywiście możemy go nie wpuścić, natomiast możemy go też, czy powinniśmy nawet w zasadzie sprawdzić go, z kim mamy do czynienia. No właśnie, bo ta osoba będzie miała odpowiedni identyfikator. Dokładnie, będzie miała taki identyfikator, gdzie będzie jego zdjęcie, będzie imię i nazwisko, będzie pieczęć firmy, którą reprezentuje, ale również i pieczęć Urzędu Miasta. Będzie nazwa projektu, czyli to badanie kompleksowe ruchu. Do tego będzie także numer do kierownika. Będzie można zadzwonić i ważne, każdy z takich ankieterów będzie miał także taki list polecający od prezydenta Krakowa, od profesora Majchrowskiego. To teraz jeszcze musimy powiedzieć, czemu te badania ruchu mają służyć? Czyli dlaczego my powinniśmy być tacy mili dla tych ankieterów i szczerze się wypowiadać? W zależności od tego, jak wyjdą te badania, jakie będą preferencje, tak będziemy budowali miasto, tak będziemy tworzyli nowe korytarze, nowe węzły przesiadkowe, nowe linie tramwajowe, nowe ścieżki.